Pozdrawiam serdecznie z popołudniowej pory, gdzie być może wracamy ze wspólnego ciasta czy kawy, albo gdzieś tam się spotykamy, żeby chwilę odpocząć. To, że się pojawiam, to taka sugestia osób, które gdzieś odzywają się i prosiło o to, żeby spróbować pokomentować trochę Ewangelię, która jest odczytywana w niedzielę, w rozpoczętym już poście. Dzisiaj druga niedziela Wielkiego Postu. I żeby trochę tym słowem pokarmić się, jak czymś, co daje trochę przyjemności, daje jakąś energię do życia, daje coś do zastanowienia, co nie szybko przełykamy i przelatuje, nawet nie wiedząc, jaki to ma smak, bo się nad tym człowiek nie zastanowi, tylko po prostu łyka, łyka, łyka i leci dalej i tak przelatuje przez człowieka i się wydala, tak? Chciałbym się podjąć jakby takiego pobycia ze Słowem razem z Tobą, z posłuchaniem jakby tego, co się dzieje w tym Słowie. Ja bardziej pewnie będę się dzielił ze swojego doświadczenia, z doświadczenia ludzi, których gdzieś tam w życiu spotykam czy spotykałem, i ze swojego jakoś doświadczenia, żeby bliższa była może ciało koszula, tak? Ja przynajmniej mam tak, że lubię słuchać czegoś, co jest zaaplikowane mi do życia, nie tylko słuchaj jakieś tam teorii czy opowieści, chociaż one też są istotne, żeby mieć jakąś tam podbudowę, ale żeby zobaczyć, co to słowo, które Bóg do mnie mówi w Ewangelii na dzień dzisiejszy, tu i teraz ma do mojego życia, bo dokładnie to samo słyszeliśmy rok temu i co innego można było wtedy usłyszeć, co innego jest dla mnie może dzisiaj z tej Ewangelii, dlatego że ja jestem w innym miejscu swojego życia, po prostu, tak? Dzisiaj może nie wprost o Ewangelii, ale bardziej mi dzisiaj dotyka pierwsze czytanie. Cała liturgia słowa, czyli pierwsze czytanie, drugie czytanie i w końcu Ewangelia, ma jeden taki wątek wspólny, który można było zapiąć słowem góra, tak? Bo jest mowa trochę tak o trzech miejscach. W pierwszym czytaniu góra Moria, na której Abraham ma poświęcić swojego pierworodnego syna Izaaka. I tą historię znamy bardzo dobrze, będąc w kościele przez jakieś lata. Druga jest tak trochę może przysłonięta, ale w krótkim też czytaniu drugim jest mowa o tym, że Bóg poświęca swojego syna. To wiadomo, że chodzi o górę, na której poza Jerozolimą też Jezus został ukrzyżowany, czyli o Golgocie. No i w końcu jest moment przemienienia się Jezusa przy trzech wybranych uczniach, którzy rozstawiają przy okazji namioty, albo przynajmniej mają taką chęć. I to takie trzy góry, które też jak przez życie przechodzą w różnych odsłonach, bo na każdej z nich dzieje się co innego. Ale ja dzisiaj jakby dotknięty jestem słowem i tutaj chciałbym się zaczepić i chwilę zatrzymać na tej sytuacji ojca, który już w podeszłym wieku dostaje obietnicę od Boga, która staje się też jego błogosławieństwem, na którą czekał przez lata i nie dawał do końca wiary, że to jest możliwe. I w końcu jak przychodzi trzech aniołów do namiotu, gdzie mieszka Abraham i sobie przed nim odpoczywa i mówi mu, że za rok o tej porze będziesz miał syna, to trudno jest mu uwierzyć, tym bardziej jego żonie Sarze. Nawet się zaśmiała z tego tytułu. I dzisiaj spotykamy w tym pierwszym czytaniu ten moment, kiedy zaczyna się takim słowem, że po tych wydarzeniach Bóg zwraca się do Abrahama: weź, proszę cię, jak w domyśle, tak, weź swojego syna i złóż mi go w ofierze. I potem zaczyna się cała akcja, którą jakby dobrze znamy, że Abraham zbiera się po prostu ze swoimi dwoma sługami, zabiera swojego syna Izaaka, po drodze zbierają trochę drewna, żeby ułożyć stos na to, żeby można poświęcić swojego syna, bo tak to rozumie tą prośbę Boga. No i sytuacja w końcu, którą znamy, tak, że podnosi na niego rękę z nożem, Bóg go powstrzymuje przez anioła i daje mu po raz kolejny obietnicę błogosławieństwa, że jej nie wycofa, że będzie ją jakby w jego życiu kontynuował, tak? I co ta cała sytuacja jakby ma do mnie dzisiaj, tak? Ja tak się zastanawiałem, jak to z punktu widzenia tego ojca, który przez lata czekał na to, żeby uprosić jakby Boga też o błogosławieństwo dziecka, co dzisiaj wydaje się w takiej przestrzeni też małżeństw, ludzi w kulturze niepłodności, bym powiedział, ponieważ no przecież też kliniki leczenia niepłodności odnotowują bogate kolejki w sensie w wielości, bo niełatwo dzisiaj jakby
utrzymać ciążę albo po prostu zajść w ciążę najpierw, tak? I zawsze jest to jakaś przestrzeń, która jest pewnym też oczekiwaniem, tak? Z różnej strony takim drżeniem, o, jak w końcu się chłop doczekał i on mu obiecał i tak się staje i zobaczył go na własne oczy, no to Bóg, można powiedzieć, mu go zabiera, tak? To oddaj mi go, to ofiaruj mi go w domyśle, to poświęć mi go. Używa tam słowa, złóż mi go w ofierze, tak? Ciekawe jest to, jak ten facet sobie po prostu radzi. Dla mnie to jest historia po prostu jak zderzenie z tirem, albo jak zobaczenie, nie wiem, będzie świadkiem potrącenia kogoś przez samochód, coś, co jest wstrząsające, nie tylko jest zadziwiające, ale ten moment jest wstrząsający, no. Ojciec, który ma się mierzyć z tym, żeby poświęcić własne dziecko, no bo jego Bóg tak chce, tak? I na pierwszym miejscu jakby ważniejsze jest to, co Bóg chce, niż życie dziecka. Tak by to można było na skróty kolokwialnie jakby rozumować. I dla mnie to jest pytanie o jedną rzecz, słuchajcie. O to, jaki obraz Boga ta historia przedstawia. A szczególnie Boga jako Ojca, tak? Co to jest za obraz? Dla mnie to jest wyśmienity moment do tego, żeby w dzisiejszym czasie pokazać tego Boga jako tego, który jest sadystyczny, który każe, który chce pozbawić szczęścia, błogosławieństwa tego człowieka, który dał mu wiarę w jego słowa. No bo to jest świetny argument na to, żeby pokazać, że ten Bóg żąda od tego człowieka tak wielkiej ofiary, tak wielkiego poświęcenia, wystawia go na taką próbę, że to po ludzku po prostu głowa się odpina, że to jest po prostu już dosyć, że już więcej, myślę, że to jest na potężnych granicach, tak, dotyka potężnych granic w tym człowieku. Choć już doświadczonym i wiekowym, ale to nie zmienia faktu, tak, że tu chodzi o doświadczenie relacji z dzieckiem, tak, że to jest doświadczenie straty. Krótko rzecz ujmując, dotyka mnie to, że tutaj chodzi o doświadczenie straty, że mam stracić swojego syna, że mam stracić swoje dziecko. Mało tego, tam jest jeszcze taki moment, że w opisie, że kiedy składa tego Izaaka w ofierze, to jeszcze ten ojciec mu związuje mu ręce, żeby się, nie wiem, w domyśle nie wyrywał, żeby mu nie uciekł, żeby mógł jakby dopełnić tego, co zamierza. I chciałbym jakby trochę to samym sobie też odkłamać, bo dotknęło mnie to bardzo, że to jest bardzo gruby temat, jeżeli chodzi o mój obraz Boga, jaki mam, jaki noszę, jaki przez lata gdzieś tam został utkany, namalowany. Nie wiem, jak ty masz, ale to zawsze się będzie też opierać na doświadczeniu relacji z tym ojcem ziemskim i to jest bardzo gruby temat. Wczoraj rozmawiałem z takim kierownikiem duchowym, człowiek, który ma też potężne serce dla ludzi, wielu posługuje też właśnie w odzyskiwaniu, czy jakby w przechodzeniu przez tą relację z doświadczenia takiego ludzkiego bycia z ojcem do tej relacji z Bogiem Ojcem. Wczoraj też mi mówił o tym, że ta relacja z Bogiem Ojcem to jest tak fundamentalne, tak mocne, taki no, kręgosłup duchowy, od którego tak naprawdę wychodzą jak boczne nerwy większość z tych przestrzeni pod tytułem moje poczucie wartości, moja tożsamość, moje decydowanie w życiu i wiele jeszcze innych rzeczy, które jakby tworzą całe moje życie na przyszłość, tak? I tak sobie patrząc na tego Abrahama, tak sobie myślę, nie tylko co ten chłop musiał czuć, co przeżywał, bo to jest dla mnie chyba nie do dotknięcia, nie do wyobrażenia, to po prostu to jest pewno utkana tajemnica, gdzie przez 3 dni facet jeszcze idzie i zbiera to wszystko, jak to zrobić, jak tego dokonać, być może planuje po drodze własnemu synowi, który tak naprawdę nie wiadomo w jakim do końca jest wieku. Żydowskie tradycje jakby podają, że może mieć nawet około 30, że to nie musi być taki mały chłopaczek około, nie wiem, 10-12 lat, tylko że to już może być dorosły człowiek, dorosły mężczyzna i tym bardziej, że wtedy jakby jego świadomość jakby tej sytuacji jest większa, no bo dlaczego go tam prowadzi, dlaczego ma teraz zbierać drewno na opał, co idą na biwak pod namioty, taka wyprawa męska ojca z synem przy koczowniczym trybie życia, no to też jest zastanawiające, tak? Ale tu jest dla mnie pytanie, jak ten Abraham radzi sobie z taką rzeczą. Dostaje słowo, złóż mi syna w ofierze i wydaje mi się, że on to zaczyna też jakoś interpretować na swoją tak naprawdę nutę taką życiową, tak? Ciekawe jest to, że miejsce, do którego go wysyła i zaprasza, żeby poszedł z tym synem Bóg, to mówi mu, idź do krainy Moria i tam ci wskażę pagórek, jakby górę, na której
złożysz swojego syna. I Moria jest tłumaczone, tutaj powtórzę za ojcem Polanowskim, Moria jest tłumaczone z oryginału jako wizja, jako mieć wizję. Niektórzy mówią, że jeszcze jako marzenie, ale jako wizja czegoś, tak? I pewnie Abraham miał też jakąś wizję tego, co Bóg mu powiedział, że on tak słowa Boga tak sobie zinterpretował, że ma zabić swojego syna w ofierze, bo do tej pory no Bogu składa się w ofierze w ten sposób cokolwiek, że no tak jak zwierzęta poświęca się ich życie, zabija się, składa się w ofierze baranka i tyle, tak? Notabene baranek za chwilę tam wystąpi w krzakach. I teraz to, co jest istotnego dla mnie, to że tutaj robię stop klatkę, że słysząc różne słowa z Ewangelii czytane, słysząc różne słowa, które na Ewangelii są oparte, często mamy jakby jakąś wizję tego, co Bóg ode mnie chce. I że w swoim życiu ja też mam jakąś wizję tego, jak ja bym chciał. Nie zawsze pytam o to, jak Ty, Boże, byś w tym chciał, tylko ze swojego doświadczenia, ze swoich jakichś tam przekonań. No idę w tym kierunku, żeby to, co Bóg ode mnie gdzieś tam zasłyszane, może w sercu nawet, chcę zrealizować w taki sposób. Tak to czuję, tak to widzę, albo nawet nie konsultuję, tylko taką mam tego wizję i bach, i wchodzę w to, tak? I teraz zobaczcie, że to może być też tak, że Bóg wcale nie chciał, żeby on go zabił, tego pierworodnego syna. Że on chciał, żeby go poświęcił, ale nie tylko tak w przenośni, dobrze, jak to czasami mówię, Boże, poświęcam Ci to, poświęcam Ci moją żonę, córkę, męża, syna, jakąś trudną sytuację, tak, Ty się tym zajmij, ale to poświęcenie, czy oddasz mi go w całości. I to można tak bardzo bezpośrednio, fizycznie właśnie, że ciach i oddaję Ci go w całości, jego ciało, ale czy jestem w stanie odwiązać go od siebie? To czasami jest też pytanie, tak sobie myślałem o tym związaniu też swojego syna, żeby się nie wyrywał, że można też w relacji ten ojciec, syn, czy w ogóle rodzic, dziecko też związać albo przywiązać kogoś tak do siebie, żeby go też nie oddać Bogu. Nie w tym sensie, że musi zostać, nie wiem, siostrą zakonną, czy tam księdzem, czy zakonnikiem, ale w tym sensie, żeby go oddać Bogu, czyli pozwolić opuścić mu dom, pozwolić mu opuścić tą relację i żyć po swojemu. Dzisiaj miałem taką rozmowę z jedną z naszych wychowanek. Kobieta już prawie na progu 30 przygotowuje się do sakramentu małżeństwa, do wejścia i mówi, jakie ma no też trudność w tym, że no wybranek jej serca, czyli przyszły mąż, narzeczony, ma tak ofensywną mamę akurat i taką, można powiedzieć, mocno go trzymającą, że ona jest w stanie jakby nawet zaparkować pod drzwiami ich przyszłego mieszkania, domu, żeby ratować syna przed czymś tam, przed chorobą, żeby go jeszcze opiekować cały czas jakby już teraz, na tym momencie ich gdzieś tam przygotowywania się do wspólnego życia, tak mocno ingeruje i tak próbuje cały czas mieć kontrolę i władzę nad swoim dzieckiem, którego nie chce oddać. Jak pytam, ile to dziecko ma, ile ten syn ma lat, no to 28, 29, no to już jest dorosły chłop. Dorosły chłop i powinien jakby mieć już wolność decydowania i odcięcia się, co jest niejednokrotnie no, potężnym problemem w założeniu potem wspólnego życia i w poświęceniu tego, że no ja już miałam te 20 lat na wychowanie swojego dziecka i teraz to sobie musi po prostu radzić, tak? Teraz musi się zderzyć z tym, żeby chłopiec stał się mężczyzną, żeby mógł wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za życie tych, z którymi też chce żyć. Ale myślę, że w tej przestrzeni też można przejrzeć się w takich sytuacjach też, myślę, i małżeńskich, tak? Gdzie, no Boże, dałeś nam życie, dałeś nam dziecko, które długo prosiliśmy, a teraz... Nie wiem, może być to sytuacja, nie wiem, poronienia, to może być sytuacja jakiejś choroby, to może być sytuacja śmierci dziecka w konsekwencji, tak? I teraz, a poświęcaliśmy Ci to dziecko, to oddawaliśmy, to jest dla mnie przede wszystkim doświadczenie potężnej też tajemnicy w tej relacji między Bogiem a człowiekiem, między tymi konkretnymi rodzicami, między tymi konkretnymi małżonkami, tak? I to co prawda nie było jakby kontekstu Abraham-Sara, tak? Ale to dotyka, no bo Sara się też pewnie musiała zastanawiać, dlaczego ten ojciec zabiera, nie wiem, no ten jej mąż zabiera ich wspólnego syna na wycieczkę, na jakieś, nie wiem, dojrzewanie, przeżycie jakiejś męskiej przygody. To, co mnie jeszcze dotyka, jakby wiecie, w tym fragmencie, to że jest wiara Bogu oparta na posłuszeństwie i taką chyba wiarę na początku reprezentuje ten Abraham, którego dzisiaj spotykamy.
na takim posłuszeństwie, które czasami jest bezwzględne i ślepe, można by powiedzieć, tak? Że jak tak, to tak. Po prostu trzeba wypełnić jakiś przepis religijny, trzeba wypełnić bardzo precyzyjnie polecenie i tutaj kopiuj i wklej po prostu wycięte bez żadnego kontekstu, bez zastanawiania się, co Bóg chce mi powiedzieć, nie, że nie lecę od razu i zrywam się, choć on te 3 dni się zastanawiał, zanim złożył w ofierze swojego syna. A między wiarą, która jest wizją, która ma wizję wiary, w tym sensie, że to jest taka wiara widząca, wiara z wizją, czyli wiara widząca, widząca to, co Bóg rzeczywiście chce od tego Abrahama. Tam na końcu Bóg przecież powstrzymuje jego rękę i mówi, no teraz się przekonałem, że jednak jesteś w stanie poświęcić swojego syna, ale nie jest tam powiedziane, że właśnie tak chciałem, żebyś go poświęcał w ten sposób, tak? I tak się zastanawiam, czy człowiek czasami po prostu nie przemądrza tych propozycji czy oczekiwań Pana Boga w stosunku do nas i tego jakby tego próbowania nas w wierze, że my tam wkładamy więcej niż Pan Bóg by jakby chciał, że to w ogóle nie jest jego myślenie, tylko wkładamy tam nasze ludzkie myślenie, a Bóg tak by chciał, jeszcze najlepiej da jeszcze komuś, byśmy wytłumaczyli, jak to Bóg by chciał w twoim życiu zrobić, tak? Bo przecież powinieneś to i to i to i tamto, a sami jakby do siebie tego nie kierujemy też, tak? To szczególnie też myślę, że nam jako kapłanom też bardzo mocno może towarzyszyć w takiej przestrzeni. Ten Abraham jakby dzisiaj staje przede mną z takim też pytaniem, czego nie jestem w stanie poświęcić w swoim życiu? Jakiej relacji, jakiej sytuacji, jakiej osoby nie byłbym w stanie poświęcić na dzisiaj w swoim życiu? Czego bym nie oddał ze swojego też życia? Nie tylko, żeby to uśmiercić, ale być może ja myślę, co powinienem uśmiercić i niektóre rzeczy chciałbym nawet zabić w swoim życiu, a Bóg mnie w ogóle o to nie prosi. Mówi, Jacek, to tak, nie wiem, tak zmarnujesz. Ja Cię nie proszę o to, żebyś to zabił. Ja Cię proszę, żebyś poświęcił mi, nie wiem, czas, uwagę, cokolwiek innego. Spotkałem taki też komentarz jakby do tego, że zanim się dzieje ta dzisiejsza rozmowa Abrahama z Bogiem, to tam, że wydarzyły, po tych wydarzeniach taka jest takie wprowadzenie do tego dzisiejszego jakby gadania i że podobno jakby demon wystawia Boga znowu na próbę, zobacz, on nie będzie Ci wierny. To jest taka podobna sytuacja jak z tym Hiobem, który gdzieś tam pozostał też wystawiony na próbę, że a zobaczysz, jak spuścisz na niego nieszczęście, to będzie Ci złorzeczył, to wyrzeknie się Ciebie, to będzie przeciwko Tobie jakby pyskował po prostu, krótko mówiąc. Tak, że to trochę jest takie podobne do dzisiejszego tego naszego Abrahama, że jak dasz mu potężną próbę, no to on Cię zostawi, odwróci się od Ciebie, nie będzie Ci prosił o błogosławieństwo, zawinie się plecami do tyłu i sobie pójdzie, tak? No, to takie otwarte jakby pytanie o to. O to, że Bóg mnie nie wystawia na próbę ze swojej sadystycznej jakby takiej intuicji czy potrzeby. Nie jest to też sytuacja, gdzie się musi popotyczkować z demonem i powiedzieć mu, no to sprawdź go, to zobacz, nie, to zabierz mu to i tamto, tak? To tak naprawdę to jest próba mojej wiary, w jakiej ona jest jakości, tak? Czy to jest takie ślepe posłuszeństwo, jestem w stanie od razu po prostu porozbijać dzbanki w swoim życiu z życiem, porozbijać wszystkie inne rzeczy, które mi łatwiej, a które mi nie, które chcę rozbić i poświęcić, a które nie. I co to znaczy poświęcić według mnie, według mojej wizji, tak? I gdzie mnie Bóg chce wyprowadzić przez tą próbę, żebym potem się mógł też przemienić, tak, duchowo. To, co mamy potem w Ewangelii, nie? Że oni byli po prostu przerażeni tą przemianą Jezusa, ale potem z tej góry pięknej i olśniewającego przeżycia sprowadza ich w dolinę, gdzie za chwilę będzie ukrzyżowany. Czy jeden z współradni mówił, że w Jerozolimie między tą górą Moria, która jest gdzieś tam w centrum Jerozolimy, do góry Kalwarii, czyli do Golgoty, jest 15 minut gdzieś tam małymi uliczkami, tak? Jak to jest blisko obok siebie. Blisko obok siebie, że to trzeba przejść przez krzyż do tego, żeby dotknąć też potem przemienienia w swoim życiu, tak? I tym krzyżem niejednokrotnie jest doświadczenie cierpienia dziecka, straty, różnej straty, w różny sposób straty też, tak? Tak sobie myślę. Pomyśl, co dla Ciebie jest stratą w Twoim życiu, jakie miałeś straty w swoim życiu, o których stratach z Bogiem w ogóle nie rozmawiałeś, albo się nie odważyłeś porozmawiać. Dlaczego tak? Dlaczego to mi zabrałeś? Dlaczego każesz mi to poświęcić? Tutaj nie bać się też chyba pokłócić z Bogiem, nie o to, potargować się po prostu. A po to, żeby zobaczyć też swoją wiarę. W jakim miejscu swojej wiary ja jestem? Jaki mam obraz Boga Ojca? Jaki mam obraz w ogóle Boga w swoim sercu, tak? O,
to tak na dzisiaj, tak trochę chaotycznie.